Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia. Władze miasta zamierzają wprowadzić kartę Rodzina 3+, która ma zachęcić do posiadania trójki i większej liczby dzieci oraz wspomóc wszystkie wielodzietne rodziny. Od dawna wiadomo, że nie tylko Wałbrzych, ale cała Polska się wyludnia, a średnia wieku społeczeństwa rośnie. Przez wiele lat w kraju nie działo się zbyt wiele w kierunku polityki prorodzinnej. Władze Wałbrzycha chcą zmienić ten trend w ramach możliwości, jakimi dysponują, regulując prawo lokalne. Jesteśmy jakieś kilkanaście lat opóźnieni w rozwiązywaniu najtrudniejszego problemu, przed jakim stanie, myślę, że Polska, Europa i nasze miasto, a mianowicie przed wielkimi zmianami demograficznymi, które mają swoje ogromne konsekwencje później społeczne, gospodarcze, cywilizacyjne nawet. Na swój sposób, tu i teraz, w naszym mieście, uważam, że jest moim i naszym obowiązkiem zrobić absolutnie wszystko, aby ten proces odbudowy demografii naszego miasta, naszego regionu, ale również odbudowania fundamentów do normalnego funkcjonowania naszego miasta za kilkanaście lat tak naprawdę, że kiedyś trzeba rozpocząć. Jedyną metodą na zniwelowanie ujemnego przyrostu naturalnego i obniżenie średniej wieku jest zachęcenie rodzin do posiadania większej liczby dzieci. Aktualnie z różnych względów, głównie ekonomicznych, młode małżeństwa decydują się na jedno lub dwoje dzieci. Gdy we wrześniu pytaliśmy Wałbrzyszan, ile kosztuje wyprawka do szkoły, najczęściej padały kwoty powyżej 500 zł na jedno dziecko. Propozycja władz miasta to stworzenie pakietu zniżek lub darmowych usług dla dzieci z rodzin, gdzie wychowuje się trójka lub więcej pociech. Obecnie w mieście jest około 500 takich rodzin. Nie wszystko jest w zakresie naszych możliwości. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Nie my zmieniamy podatki, nie my zmieniamy dodatki macierzyńskie, nie my określamy urlop macierzyński, ale możemy określić bardzo wiele rzeczy z życia tu i teraz rodziny wielodzietnej. Dotychczas miasto zaproponowało rodzinom wielodzietnym kartę rabatową w AkwaZdroju, czy zapowiedziało preferowanie rodzin wielodzietnych podczas przyznawania nowych mieszkań komunalnych. Karta Rodzina 3+ idzie dalej, oferując dzieciom bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, bezpłatne podręczniki, pierwszeństwo podczas przyjęcia do żłobków i przedszkoli miejskich, bezpłatny wstęp do Zamku Książ, Teatru Lalki i Aktora, Muzeum i AkwaZdroju. Prezydent będzie zachęcał również inne instytucje niepodlegające miastu do przyłączenia się do tego programu. Rodziny, aby móc starać się o te przywileje, będą musiały spełnić pewne kryteria. W rodzinie wychowuje się troje lub więcej dzieci do 18 roku życia lub w przypadku dzieci uczących się lub studiujących do 24 roku życia. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko lub dzieci. Myślę, że to jest bardzo takie liberalne traktowanie rodziny, dzieci w rodzinie 3+, bo obejmuje również osoby studiujące już, prawda, czyli do 24 roku życia. Dzieci pozostają na utrzymaniu co najmniej jednego z rodziców. Nie zawsze te rodziny są pełne, co nie znaczy, że nie należy takim rodzicom pomagać. Może nawet bardziej trzeba pomagać. Rodzina posiada adres zameldowania pod wspólnym adresem. Rodzina wyrazi chęć uczestniczenia w programie poprzez złożenie wniosku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, który dokona jego weryfikacji pod względem spełnienia wyżej wymienionych formalnych warunków. Udział w programie nie będzie związany z żadnym kryterium dochodowym. Projekt uchwały ma trafić w marcu do zaakceptowania przez Radę Miasta. Do tego czasu Wałbrzyszanie mogą zgłaszać swoje uwagi do kierownika Biura Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych lub na adres e-mail rodzina@umwałbrzych.pl. Jeśli uchwała zostanie przyjęta przez radnych, o kartę będzie można starać się już pod koniec marca lub na początku kwietnia. W Sejmiku Województwa Dolnośląskiego rozstrzygają się sprawy ważne dla wałbrzyskiej infrastruktury. Radni zdecydowali o przyznaniu dotacji na zakończony już remont ulicy 11 listopada. Nierozstrzygnięta natomiast jest jeszcze kwestia ulicy Strzegomskiej, ponieważ głosowanie zostało przeniesione na kolejne posiedzenie. Kwestia dofinansowania remontu ulicy 11 listopada wzbudziła wiele kontrowersji podczas ustalania budżetu miasta Wałbrzycha, ponieważ wówczas władze województwa nie zagwarantowały tych pieniędzy i należało je wskazać w środkach miejskich.
Na szczęście radni Sejmiku Województwa podjęli uchwałę o przekazaniu na ten cel kwoty około 2 300 000 zł. Problem pojawił się przy innym planowanym przez miasto remoncie za pieniądze wojewódzkie ulicy Strzegomskiej. Decyzja została przesunięta na sesję lutową, marcową, czyli za miesiąc. W opinii radnych fakt, że był tylko jeden oferent, wskazuje, że może trzeba rozpisać drugi raz przetarg. To jest 2 tygodnie tylko, więc nie jest to... I może zgłosi się drugi oferent, bo niektórzy z radnych uważali, że cena jest za wysoka. My wiemy, że ta cena, bardzo byśmy chcieli, żeby była niższa, ale może wcale nie być niższa przy drugim przetargu. Bardzo liczymy, że będzie niższa, dlatego też ogłaszamy dzisiaj przetarg ponowny, 2 tygodnie. No i nie powinno być z tym już problemu. Ulica Strzegomska po wybudowaniu łącznika z ulicą Uczniowską stała się w pewnym sensie wschodnią obwodnicą miasta, po której porusza się wiele samochodów, głównie ciężarowych, wyjeżdżających ze strefy i kierujących się w stronę Kłodzka. Obecnie droga jest w bardzo złym stanie, co doskwiera zarówno mieszkańcom ulicy Strzegomskiej, jak i wszystkim kierowcom. Pojawiły się problemy na budowie boiska sportowego przy publicznej szkole podstawowej nr 26 w Wałbrzychu. Podwykonawcy twierdzą, że od jakiegoś czasu nie otrzymują wynagrodzeń, dlatego zdecydowali się wstrzymać pracę. Jak twierdzą podwykonawcy, początkowo nic nie wskazywało na to, że pojawią się problemy, ponieważ faktury na bieżąco były opłacane. Od jakiegoś czasu firma, która wynajęła podwykonawców, przestała płacić za ich usługi. Oni twierdzą, że tutaj doszło dużo do jakichś dodatkowych prac i jeżeli zostaną po prostu przez miasto te dodatkowe prace ujęte, no to wtedy, że oni dostaną pieniążki za te dodatkowe prace i oni wtedy w tym momencie nam rozliczą się tutaj z podwykonawcami. Syn mój nie ma pracy, księgowa nie ma pracy, dwóch kierowców. Bazy nie mają pracy. Ja nie mam teraz już nawet na opłatę aut, na ubezpieczenie. Stoję na parkingu do sprzedania samochody, które kupiłem. Jednak to nie główny wykonawca zalega z płatnościami, a inna firma, która została przez niego wynajęta. Struktura pracy na tej budowie wygląda następująco. Gmina Wałbrzych zleciła wykonanie boiska firmie Morris Sport, która wygrała przetarg. Firma z Warszawy zdecydowała się skorzystać z usług podwykonawców firm ABTECH i Unipral z Wrocławia i według informacji z Urzędu Miejskiego zgłosiła ten fakt inwestorowi. Firma Unipral natomiast wynajęła kolejnych podwykonawców i to właśnie oni skarżą się na brak zapłaty od swojego zleceniodawcy. Suma, o której mówią, to łącznie ponad 215 tysięcy złotych. Problem w tym, że Urząd Miejski w Wałbrzychu poinformował nas, że na tej budowie nie powinno znajdować się więcej niż dwóch podwykonawców. Firma Morris Sport jako główny wykonawca przedstawiła gminie Wałbrzych jako zamawiającemu listę podwykonawców, na której znajdowały się dwie firmy. A również w umowie gmina przedstawiła głównemu wykonawcy, że oprócz tych zgłoszonych podwykonawców nie ma zgody na zawieranie umów z innymi podwykonawcami. W związku z informacjami, które pojawiły się w ostatnim czasie, miasto wystąpiło do głównego wykonawcy z prośbą czy z nakazem o wyjaśnienie tej sytuacji i czekamy na wyjaśnienie ze strony głównego wykonawcy. Przedstawiciele głównego wykonawcy firmy Morris Sport zapowiadają, że będą sprawę wyjaśniać i dopóki nie zbadają dokładnie problemu, nie będą się na ten temat wypowiadać. Z firmą Unipral mimo wielu prób nie udało nam się skontaktować. Podobny problem zgłaszali także podwykonawcy. Firma Unipral pochodzi z Wrocławia. Ma adres na ulicy Ofiar Oświęcimskich. Próbowałem tam potwierdzenie salda uzyskać. Pojechałem tam do Wrocławia. Niestety po prostu takowego pod tym adresem nie istnieje w ogóle żadne biuro tej firmy, firmy Unipral. Chcemy, żeby miasto nam pomogło tutaj w tym rozwiązaniu tego problemu, dlatego żeby po prostu oni nie wypłacili, chcemy doprowadzić do tego, żeby firma nie wypłaciła, miasto nie wypłaciło wszystkich pieniążków tutaj dla właśnie firmy Morris Sport i Unipral, żeby zagwarantowało nam tutaj dla nas te pieniądze tutaj wałbrzyskich podwykonawców. Władze miasta jednak stanowczo podchodzą do sprawy, stojąc na stanowisku, że nie są stroną w sporze między firmą Unipral a jej podwykonawcami, których według dokumentów nie powinno być na tej budowie. Faktem jest, że inwestycja nie została zakończona, zatem nie została również w pełni rozliczona.
Inwestycja pod nazwą budowa boiska przy szkole nr 26 na Podzamczu nie została jeszcze zakończona oraz nie została jeszcze zrealizowana. Głównym wykonawcą na tej budowie jest firma Morisport, która zgodnie z umową przedstawiła faktury opiewające na 80% całej kwoty. Pozostała część będzie rozliczona zgodnie z umową. Przedsiębiorcy, którzy twierdzą, że zostali pokrzywdzeni, złożyli doniesienie do prokuratury i to prawdopodobnie jedyna droga, jaka im pozostała. Strażnicy miejscy otrzymali nowe uprawnienia i mogą kontrolować, czy wałbrzyszanie dostosowują się do założeń tzw. rewolucji śmieciowej i czy zgodnie z deklaracjami segregują odpady. Rewolucja śmieciowa weszła w życie w lipcu ubiegłego roku. Jej głównym założeniem jest przekazanie obowiązku gospodarki odpadami gminom oraz nakłonienie społeczeństwa do wstępnej segregacji śmieci. W praktyce okazuje się, że jest to nadal problem, dlatego m.in. Straż Miejska została zobowiązana do kontroli poprawności segregowania odpadów przez mieszkańców. My jako Straż Miejska jesteśmy jednym z podmiotów, które zostały uprawnione do przeprowadzenia tychże kontroli. Te kontrole będą prowadzone wyrywkowo bądź też na wniosek przedsiębiorstwa, które zajmuje się usuwaniem odpadów. To przedsiębiorstwo ma przede wszystkim obowiązek informowanie gminy o takich sytuacjach, gdzie odpady nie są segregowane. Kontrole będą prowadzone z udziałem strażników. Te kontrole będą polegały na sprawdzeniu, czy w pojemnikach na odpady zmieszane nie ma odpadów, które podlegają segregacji. Z każdej kontroli będzie sporządzany protokół. Osoba, która będzie poddana kontroli, będzie miała możliwość wniesienia uwag do tego protokołu. Jeżeli te nasze spostrzeżenia nie zostaną wykonane, to w przypadku kolejnej kontroli będziemy stosowali sankcje karne przewidziane w prawie wykroczeń. Kara grzywny nałożona przez strażników miejskich może sięgać 500 zł. W przypadku postępowania administracyjnego stawka znacząco wzrasta. Ponadto właściciel nieruchomości bądź zarządca, który deklarował segregację i nie dostosował się do niej, będzie zobligowany do podpisania nowej umowy na wywóz śmieci z uwzględnieniem braku segregacji, co oznacza wyższe miesięczne opłaty. Jeżeli chodzi o te kontrole losowe, to będziemy tutaj zbierali informacje od zarządców nieruchomości, od mieszkańców i w przypadku, jeżeli takie zgłoszenia będą do nas wpływały, to będziemy indywidualnie takie kontrole przeprowadzali. Natomiast jeżeli chodzi o zgłoszenia od przedsiębiorstwa, które zbiera te odpady, to w przypadku zgłoszenia będziemy również na każde takie zgłoszenie taką kontrolę przeprowadzali. Mieszkańcom nie pozostaje zatem nic innego jak nauczyć się segregować śmieci lub liczyć się z wyższymi opłatami. Przypominamy, że opłata za wywóz segregowanych śmieci wynosi 12 zł za osobę lub 20 zł za śmieci niesegregowane. Miejski Zarząd Budynków wprowadza e-kartotekę, czyli system komunikowania elektronicznego pozwalający na korzystanie z usług MZB przez internet. Do serwisu zalogować się będzie można na stronie internetowej wąbrzyskiego MZB www.mzb.pl. Aby to zrobić, potrzebne będzie login i hasło dostępne w biurze obsługi klienta obsługującym konkretną dzielnicę. Po tym zalogowaniu otrzymujemy bardzo wiele informacji na temat wspólnoty mieszkaniowej. Między innymi głosowanie nad uchwałami we wspólnocie mieszkaniowej, otrzymywanie informacji o wynikach tego głosowania, przeglądanie zestawienia należności i wpłat swojej osobistej, indywidualnej kartoteki w tymże systemie, przeglądanie sprawozdań finansowych wspólnoty mieszkaniowej. Po zalogowaniu się do systemu użytkownik będzie mógł prześledzić swoje rozliczenie z ostatnich 2 lat. Jednocześnie klikając na konkretny miesiąc dostępne będą informacje, z czego składały się naliczenia i kiedy były realizowane wpłaty. E-kartoteka umożliwia także przekazywanie informacji o zmianie liczby osób w mieszkaniu, zmianie deklarowanego zużycia wody oraz informacji o aktualnym stanie liczników. Opiekunowie wspólnot za pomocą systemu będą mogli przekazywać wiadomości bezpośrednio do użytkowników. Kartoteka będzie również służyć do zawiadomienia o zebraniach poprzez umieszczanie odpowiednich informacji w samym serwisie, a także równolegle wysyłanie maili do konkretnych właścicieli. Jednocześnie pragnę uspokoić naszych mieszkańców, którzy nie będą korzystać z aplikacji internetowej, że system w sposób tradycyjny, czyli poprzez biuro obsługi klienta, jest jak najbardziej dostępny. Biura obsługi klienta pracują bez zmian. A korzystanie z kartoteki będzie możliwe już od poniedziałku, od 17 lutego bieżącego roku. 21 szkół zawodowych z regionu wałbrzyskiego oraz kilkanaście uczelni wyższych z Dolnego Śląska wzięło udział w targach pracy i prezentacji zawodów. Targi odbyły się w siedzibie Regionalnego Centrum Pomocy Gospodarczej w Wałbrzychu.
Targi zorganizowane zostały przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku 2. Miały on na celu zachęcić młodzież do kontynuowania nauki w szkołach zawodowych. Oczywiście chodzi przede wszystkim o to, żeby młodzież gimnazjalna, stając przed wyborem zawodu, rozważała również możliwość pójścia do szkoły zawodowej, bo jest to szkoła absolutnie konkurencyjna w stosunku do kształcenia ogólnego. Mamy zawody nowoczesne, coraz bardziej nowoczesne. Ofertę kształcenia rozwijamy. Na targach uzyskać można było wszystkie niezbędne informacje na temat prezentujących tam szkół. Jedną z nowości jest utworzenie od 1 września 2014 roku w Zespole Szkół Techniczno-Budowlanych dwóch nowych kierunków nauczania. Krawiectwo oraz monter sieci, instalacji wodnej i kanalizacji. Diagnozując rynek pracy, trafiliśmy na wodociągi wałbrzyskie. Państwo zgłosili informację, że w najbliższych 3-4 latach będą potrzebować nowych pracowników. Związane jest to z rozwojem firmy. Uczniowie, którzy się zdecydują na ten kierunek, będą mieli zagwarantowaną pracę, ale nie wszyscy. Ci, którzy będą najbardziej zaangażowani, będą po prostu najlepsi. Zaletą tego jest na pewno to, że od samego początku my jako firma skorzystamy z możliwości pracy z tą młodzieżą poprzez praktyki z naszymi mistrzami, monterami. Uczniowie będą mogli uczyć się zawodu od najlepszych branży. Będą mogli podpatrywać od samego początku tych, którzy na co dzień rzeczywiście usuwają awarie, pracują na tej pierwszej linii frontu, mówiąc w cudzysłowie. W trakcie targów uczniowie szkół zawodowych przedstawiali również swoje osiągnięcia. Jednym z nich jest wykonanie przez uczniów zespołu szkół nr 5 w Obrzychu maszyny do wstępnego recyklingu puszek oraz plastikowych butelek. Konstrukcja zakwalifikowana została na Międzynarodowy Festiwal Naukowy Explory 2014. Gdy jedna puszka ma około 380 cm sześciennych, przy zgnieceniu naszą maszyną zostaje 90 cm sześciennych. Czyli w kontenerze 120-litrowym puszek niezgniesionych potrafimy zmieścić około 300, ale dzięki zgnieceniu naszym urządzeniem potrafimy zeskadować 1300 puszek. Czyli przy jednym kursie śmieciarki możemy zabrać 5 razy więcej puszek. W ubiegłym roku w Wałbrzychu urodziło się 1972 dzieci. To znaczy, że przybyło o 43 Wałbrzyszan mniej niż w roku 2012. Sprawdźmy, co jeszcze ciekawego wyczytać można ze statystyk Urzędu Stanu Cywilnego. W 2013 roku w Wałbrzyskim Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano o ponad 2% urodzeń mniej niż w 2012 roku. Spadek dotyczy także liczby zarejestrowanych małżeństw, mniej o 25% i zgonów, mniej o 0,71%. Spośród 444 małżeństw zarejestrowanych w 2013 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałbrzychu, 353 małżeństwa zostały zawarte przed kierownikiem, a 91 to tzw. śluby wyznaniowe, stanowiące 20% ogólnej liczby zawartych małżeństw. Największa różnica wieku pomiędzy osobami zawierającymi małżeństwo wynosiła 40 lat, a najstarsza osoba zawierająca związek małżeński liczyła ponad 82 lata. W około 80% przypadków mężczyzna brał za żonę kobietę młodszą od siebie. W około 9% związków to pary, w których kobieta wiązała się z młodszym mężczyzną, a około 11% par to małżeństwa zawierane między osobami w równym lub zbliżonym wieku. W 2013 roku do aktów małżeństw sporządzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałbrzychu wpisano 295 rozwodów, co wskazuje na spadek ich liczby o niespełna 6% w porównaniu z 2012 rokiem. Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom to wśród chłopców Mateusz, Kacper, Szymon i Jan. Dziewczynki to Julia, Wiktoria i Hanna. W 2013 roku 190 par małżeńskich zostało odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadawanymi przez prezydenta RP za co najmniej 50 lat pożycia małżeńskiego. Wśród jubilatów gościliśmy również 28 par, które wytrzymały w małżeństwie ponad 60 lat i jedną parę z ponad 65-letnim stażem. Były prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski niewinny, orzekł Sąd Rejonowy w Wałbrzychu. Prokuratura oskarżała Kruczkowskiego o przekroczenie uprawnień i niezgodne z prawem powołanie członków do rad nadzorczych spółek miejskich.
Według prokuratury były prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski miał dopuścić się dwóch przestępstw w okresie od lutego do kwietnia 2008 roku i w listopadzie 2007 roku. Kruczkowski, gdy był prezydentem Wałbrzycha, powołał czterech członków rad nadzorczych gminnych spółek. Powołani zasiadali już jednak w radach nadzorczych innych spółek miejskich. Tym samym złamane zostały przepisy, bo te same osoby powołane zostały do dwóch rad nadzorczych. Zdaniem prokuratury były prezydent umożliwił w ten sposób uzyskanie im korzyści majątkowej. Sąd uniewinnił Piotra Kruczkowskiego ze wszystkich stawianych mu zarzutów, w uzasadnieniu podając, że kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu została zakończona w 2009 roku, a zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa trafiło do prokuratury rejonowej w Wałbrzychu dopiero w listopadzie 2012 roku. Według zeznań urzędników NIK sprawa została zakończona w 2009 roku, ponieważ nie znaleziono podstaw prawnych do postawienia zarzutów. Dopiero wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 2011 roku w podobnej sprawie skazujący oskarżonego zainspirował NIK do złożenia zawiadomienia do prokuratury w sprawie Piotra Kruczkowskiego. Nie było to wynikiem przemyślanej koncepcji Najwyższej Izby Kontroli, nie było to wynikiem stanowiska, które wypracowali wspólnie, ale ślepego w ocenie sądu przyjęcia. Skoro trafił się w kraju jeden precedens, to czemu nie pójść dalej i czemu nie przenieść tego precedensu na grunt wałbrzyski? Tymczasem dla sądu oczywistym jest, że nie ma dwóch takich samych spraw i nie istnieje w Polsce system prawa precedensowego, a orzeczenie Sądu Okręgowego w Legnicy nie jest dla Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w żadnej mierze wiążące. Sąd wytknął błędy popełnione przez Najwyższą Izbę Kontroli i złe interpretowanie przepisów przez oskarżyciela, m.in. opieranie się na niewłaściwych artykułach kodeksu karnego. Dyrektor delegatury NIK we Wrocławiu, dokonując wykładni przepisów ustawy kominowej i antykorupcyjnej, powoływał się na stanowisko Sądu Najwyższego z 2012 roku, podobnie jak NIK w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa. Nikt nie zauważył, że czas popełnienia przestępstwa to jest 2007-2008. Nie można na podstawie stanowiska judykatury i doktryny z 2012 roku osądzać zachowania oskarżonego z 2008 roku, kiedy orzeczenia Sądu Najwyższego w tym zakresie nie było i również nie było żadnych komentarzy do ustawy antykominowej, żadnych wiarygodnych źródeł informacji, które by wskazywały na to, jak należy interpretować przepisy ustawy antykominowej i antykorupcyjnej. Tym samym w ocenie sądu oskarżony w 2008 roku nie mógł mieć świadomości, że istnieje tak wiele wątpliwości wymagających rozstrzygnięcia chociażby w drodze orzecznictwa Sądu Najwyższego. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Strony zadecydują, czy będą się od niego odwoływać po zapoznaniu się z pełnym uzasadnieniem na piśmie. Wałbrzyskie zakłady koksownicze Victoria S.A. mają nowego prezesa. Miejsce Fryderyka Krukowskiego, który był na tym stanowisku od 2006 roku, zajął Andrzej Warzecha. Andrzej Warzecha pochodzi z Katowic. Do Wałbrzyskiej Koksowni przyszedł ze stanowiska wiceprezesa spółki Polski Koks. Przez 26 lat pracował w zakładach koksowniczych Przyjaźń, obecnie JSW Koks. Wcześniej pracował w Hucie Katowice. Jako nowy prezes nie przewiduje dużych zmian. Zakład będzie funkcjonował w dotychczasowym kształcie. Zakład dotychczas był bardzo dobrze prowadzony. Zakład jest zakładem nowoczesnym. Wiele się zmieniło w ciągu ostatniego okresu czasu. Jest nowoczesny technologicznie i pięknie utrzymany. Zresztą dzisiaj miałem okazję ten zakład dokładnie zwiedzić. Zresztą znam go jako koksownik. Swoje zarządzanie koksownią nowy prezes rozpocznie od przygotowania finansowania zewnętrznego dwóch inwestycji. Zaplanowany rozwój zakładu będę kontynuował. To znaczy mam na myśli budowę nowej baterii koksowniczej i budowę bloku energetycznego. Na temat przyczyn odejścia swojego poprzednika, Fryderyka Krukowskiego, Andrzej Warzecha nie chce się wypowiadać. Jak mówi, taka jest decyzja właściciela zakładu. Właścicielem Wiktorii jest Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W tym roku podczas ferii zimowych po raz pierwszy dzieci i młodzież będą mogły wziąć udział w zajęciach w Akwazdroju. Poza tym swoją ofertę przygotowały Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Biblioteka pod Atlantami i jej filie, a także świetlice środowiskowe i placówki opiekuńcze. Zajęć nie będzie ani w remontowanym muzeum, ani w Zespole Pieśni i Tańca Wałbrzych, ani w Teatrze Lalki i Aktora. Brak śniegu nie dokuczy młodym miłośnikom sportu. Podczas wałbrzyskich ferii zimowych z Akwazdrojem organizowane będą m.in. turnieje halowej piłki nożnej chłopców, zajęcia z lekkiej atletyki, zajęcia z elementów sportu walki, zajęcia fitness, treningi na siłowni, turnieje sportowe oraz zumba i streetball. Zajęcia są bezpłatne, trzeba mieć tylko zgodę rodziców. Wstęp do skateparku będzie kosztował 2 zł, a na basen do godziny 15 uczniowie wejdą za 3 zł. Tradycyjnie ferie, bogaty program ferii sportowych w naszym mieście. Wraz z kontynuacją zadań przez Akwazdrój również ferie, które
kiedyś nazywały się ferie z Osirem, dzisiaj będą to wałbrzyskie ferie za Kwasdrojem. Program jest kontynuowany nawet jeszcze w szerszym zakresie niż było to w latach minionych. Myślę, że dzieci, młodzież nie będzie nudziła się w okresie ferii. Bardzo gorąco zapraszamy ich do odwiedzania i szukania swoich ulubionych form sportu. Gorąco zapraszamy. Będą turnieje koszykówki, siatkówki, turnieje tenisa stołowego, zajęcia w siłowni, zajęcia z aerobiku, promocyjna cena na basenie. Akademickie ferie zimowe przygotowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Młodzież będzie mogła wziąć udział w warsztatach laboratoryjnych, kosmetycznych, komputerowych, plastycznych i konkursie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Będzie o chemii na wesoło, o urządzeniach mobilnych, kosmetyce i Mikołaju Koperniku. Wałbrzyski Ośrodek Kultury proponuje wyjazdy za miasto. Dwa tygodnie, czyli od 17 do 28. Zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do piątku według programu, który jest następujący. W poniedziałki i w piątki mamy wypady na lodowisko do Świdnicy. We wtorki jedziemy do Akwazdroju na basen. W środę mamy wycieczki wyjazdowe. W pierwszym tygodniu jedziemy do Huty Szkła Julia w Piechowicach. W drugim tygodniu z kolei do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. W czwartki natomiast są zajęcia stacjonarne na miejscu, a w drugi czwartek dodatkowo jeszcze jedziemy do Muzeum w Wałbrzychu na wystawy oraz warsztaty tematyczne pod nazwą Z Torunia do Gwiazd. Wystawa Z Torunia do Gwiazd dotycząca Mikołaja Kopernika to oferta Wałbrzyskiego Muzeum na czas ferii. Muzeum jest w remoncie, wystawę można oglądać w ulicy 1 Maja 3. W tym roku nie będzie zajęć w Teatrze Lalki i Aktora ani w Zespole Pieśni i Tańca Wałbrzych, ale rozbudowaną ofertę ma Biblioteka pod Atlantami i jej 6 filii. Na dzieci czekają 63 propozycje. Bezpłatne zajęcia będą odbywały się codziennie w godzinach od 11 do 13. Ferie odbywają się w tym roku w bibliotece pod znakiem Muminków. Dlaczego pod znakiem Muminków? Dlatego, że w tym roku przypada 100. rocznica urodzin autorki Tove Jansson. I te Muminki nam przez całe ferie będą towarzyszyć w różnej postaci. To będzie i tato Muminka, i będzie mama Muminka, i będzie sam Muminek, będzie Buka. Będą to też odkrywania, i będzie też odkrywanie świata z włóczy kijem i tatusiem Muminka. To między innymi takie działanie przygotowane jest przez nasz oddział dziecięco-młodzieżowy tu w Bibliotece Głównej. Planujemy też mistrza angielskich słówek. To będzie taka projekcja odcinka Muminków połączona z grą szybkie wpisywanie angielskich słówek, czyli będzie to taka bardzo interaktywna działalność. W filii biblioteki na Nowym Mieście dzieci będą wykonywały makietę Doliny Muminków. W filii na Sobięcinie przewidziano zajęcia terapeutyczne, a na Białym Kamieniu dzieci dowiedzą się więcej o Tove Jansson i jej kraju. W filii na Podzamczu będą zajęcia integracyjne oraz fińskie dni i noce. Na Szczawienku i w Lubiechowie dzieci będą mogły pograć w gry planszowe Muminkowo. Urząd Miasta organizuje w ramach ferii zimowych integracyjne zajęcia warsztatowe dla dzieci ze świetlic środowiskowych i osób niepełnosprawnych umysłowo pod hasłem Poznaj nas. Swoją ofertę na ferie przygotowały także świetlice środowiskowe, kluby młodzieżowe, fundacje i stowarzyszenia. Zapytaliśmy Wałbrzyszan, jak najciekawiej i gdzie można spędzić ferie w Wałbrzychu i okolicach? Duże spacery. Po parkach. Mamy ładny park. Niedaleko. Sobieskiego. Jak ta góra się nazywa? Andrzejówka. Na Andrzejówce. Tu nawet nie ma gdzie spędzić. Tu jest miasto wymarłe. Z wózkiem, na spacerze. Na Osirze, a jak? W tym, w Szczawnie Zdroju. No piłka nożna, siatkówka, koszykówka i różne biegi, siłownia, aerobik. Wybrać się do Andrzejówki. Tu nie ma się. W zależności, czy to są dzieci, czy dorośli. Dzieci mają dużą możliwość skorzystania ze świetlic środowiskowych, które są w naszym mieście. Prawie w każdej dzielnicy jest świetlica, z której mogą skorzystać dzieci. Została również wydana bardzo fajna ulotka Ferie Zimowe w Mieście, którą wydał Urząd Miejski, w której są zawarte wszelkie informacje, jak warto w naszym mieście spędzić ferie. Oj, w Wałbrzychu to nie mam zielonego pojęcia. Teraz ani śniegu, a czy coś się dzieje, to nie wiem. Ja już nie spędzam ferie. Jeżdżąc na sankach, na sztucznym torze, który mamy w Jedlinie. Na pewno byłoby super. Teatr, kino. No i jakiś ubaw. Na sportowo oczywiście. No w tej chwili mi trudno powiedzieć, bo nie mamy śniegu. Gdzieś na jakichś koloniach, półkoloniach ewentualnie. Nie wiem. Jest problem, bo Wałbrzych jak Wałbrzych. Nie mamy za wiele dla młodzieży niczego. Śniegu nie ma, no. Ale się postarała. Da się postarać. Aquaparku.
na nartach, ale ponieważ nie ma śniegu, więc dzikowiec chyba jest nieczynny, nie wiem, nie byłam jeszcze. Nie spędzać ferii w Wałbrzychu. Ferii nie mamy. Ferii, no o zimie nie ma co myśleć, nie? Na spacer. Z wnuczką. Na ferie jak przyjedzie, to na spacer. Pozwiedzać Zamek Książ. Na zakupach. Z ukochaną. Przedstawiciele najważniejszych wałbrzyskich instytucji spotkali się podczas pierwszego forum strategicznego. Spotkanie miało na celu utworzenie dokumentu decydującego o realizacji najważniejszych zadań dotyczących rozwoju Wałbrzycha w najbliższych latach. Jednym z celów utworzenia dokumentu pod nazwą Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do 2020 roku jest to, że będzie on podstawą do zdobywania przez miasto zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych. Ta strategia ma być nadrzędnym dokumentem dla wszystkich innych dokumentów planistycznych dotyczących rozwoju Wałbrzycha, czyli powinna wskazywać wszystkie najważniejsze działania, kierunki rozwoju, w ramach których powinny być realizowane wszystkie pozostałe plany, programy, które będą w Wałbrzychu realizowane. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele najważniejszych wałbrzyskich instytucji, m.in. Urzędu Miasta, Policji, Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury czy Szkół. Przyjęliśmy, zresztą to praktykujemy już od dłuższego czasu, że chcemy stworzyć dokument w procesie partycypacyjnym, czyli z udziałem lokalnych liderów, osób, które mają najbogatsze doświadczenie, jeżeli chodzi o sytuację Wałbrzycha, które wiedzą najlepiej, czego brakuje Wałbrzychowi, żeby wysoka jakość życia mieszkańców była zapewniona. Planowane zakończenie prac nad dokumentem przewidziane jest na koniec marca tego roku. To oczywiście jest dokument, który jeszcze będzie przyjmowany przez Radę, akceptowany przez pana prezydenta. Ale do końca marca chcemy ten proces zakończyć partycypacyjny z udziałem lokalnych liderów. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na miesiąc marzec. Nawet 1 000 000 złotych pożyczki na preferencyjnych warunkach mogą otrzymać wałbrzyscy przedsiębiorcy. Wszystko dzięki inicjatywie Jeremy, która jest jedną z form pomocy Unii Europejskiej lokalnym przedsiębiorcom. W wałbrzyskim hotelu Kubus odbyła się konferencja pod nazwą Wpływ wsparcia z funduszy europejskich na prowadzenie działalności gospodarczej, czyli sztuka komunikacji w biznesie. W trakcie konferencji wałbrzyscy przedsiębiorcy dowiedzieć się mogli, w jaki sposób pozyskać dofinansowanie w ramach inicjatywy Jeremy. Organizatorem spotkania był Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Są to instrumenty, które mają wspierać przedsiębiorców, którzy mają dobre pomysły. Wspierać znaczy finansować, czyli jeżeli przedsiębiorca z dobrym biznesplanem przyjdzie do funduszu czy do banku, z którym z nami współpracuje, a dzisiaj FRW było gospodarzem konferencji, może liczyć na to, że uzyska takie finansowanie. Prawdopodobieństwo jest nieznacznie wyższe niż w banku komercyjnym, który posiada tylko własne środki, dlatego że my gwarantujemy tym funduszem wyższe ryzyko niż powiedzmy standardowe rynkowe. Całkowita ilość środków przeznaczonych dla przedsiębiorców to ponad 405 milionów złotych. Właściciele firm liczyć mogą na bardzo niskie oprocentowanie, zaczynające się już od 2%. Ponad 3000 podmiotów w województwie dolnośląskim od początku 2011 roku otrzymało finansowanie swojej działalności, swoich pomysłów. W całej Polsce 16 tysięcy. Te liczby pokazują, że jesteśmy, można powiedzieć, w pewnym sensie na półmetku działania, może nieznacznie przekroczyliśmy, że przyrost tych liczb, czyli przedsiębiorców, którzy korzystają, jest bardzo duży. W kraju, gdzie 70% podmiotów w ogóle nie potrzebuje finansowania albo nie widzi potrzeby takiego finansowania lub społecznie nie jest to akceptowane, wydaje się, że te liczby robią wrażenie. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest jedną z 12 instytucji, do której można zwrócić się z prośbą o dofinansowanie. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego udzielił pomocy już 700 firmom na łączną kwotę ponad 70 milionów złotych. Kwota maksymalnego dofinansowania czy pożyczenia pieniążków to 1 milion złotych. W tej chwili mamy ostatnie pożyczki milionowe. Generalnie udzielamy w większości w tej chwili do 500 tysięcy na sfinansowanie działalności inwestycyjnej, czyli generalnie na inwestycje w firmę. Te pieniążki są przeznaczone właśnie w tej kolejności. Lista wszystkich instytucji, do których można zgłosić się po wsparcie, dostępna jest na stronie internetowej jeremy.com.pl. 6 nowych spółek kapitałowych rozpocznie działalność w ramach projektu Akcelerator Innowacji Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Według założeń projektu mają powstać przedsiębiorstwa, które zastosują nowe osiągnięcia naukowe i nowoczesne technologie. Wsparcie dla wszystkich spółek to 4 800 000 złotych.
Spośród 83 zgłoszonych pomysłów 54 były z Dolnego Śląska, w tym kilkanaście z regionu wałbrzyskiego. Projekt nie był ograniczony ani terytorialnie, był ogólnopolski. To był wymóg projektu finansowanego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. To był projekt skierowany do całego kraju. No ale oczywiście ze względów lokalizacyjnych tutaj może nie tyle preferowaliśmy, ale po prostu najwięcej zgłoszeń mieliśmy z Dolnego Śląska. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, nie mieliśmy wykluczenia co do branż. Podstawowy warunek był taki, że pomysł musiał być innowacyjny i musiał być rokować, że będzie przynosił zysk w przyszłości, zasadniczy zysk, bo to jest celem tej inwestycji, żeby te firmy generowały zysk. Finansowe wsparcie otrzymały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z Wrocławia, RSF Studio, Tailored Mobile Solutions i Pantherm, Crowd Design i Generate oraz spółka Agile Quant z Warszawy. Dokonaliśmy inwestycji w 6 innowacyjnych firm, które zgłosiły się do nas z innowacyjnymi pomysłami. Utworzyliśmy wraz z nimi nowe spółki. Jesteśmy w tych spółkach inwestorem kapitałowym. W ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka otrzymaliśmy środki na to, żeby dokapitalizować te spółki kwotą do 800 tysięcy złotych na realizację ich innowacyjnych pomysłów. Spółki zajmą się przede wszystkim specjalistycznym oprogramowaniem na urządzenia mobilne, takim jak aplikacje marketingowe, aplikacje umożliwiające tworzenie filmów animowanych czy nadzorowanie pracowników mobilnych. Jedna z nowych firm zajmuje się analizą trendów giełdowych i szybką informacją o nich. Inna stworzyła portal dla grafików komputerowych. Jest też firma budowlana produkująca ogniotrwałe materiały termoizolacyjne. Wytwarzanie aplikacji mobilnych to jest podstawowa działalność spółki, tak? I działania dodatkowe marketingowe. Reklama, mailingi, komunikacja z wykorzystaniem technologii mobilnej, czyli przez smartfony i tablety. Jak mówił Przemysław Danielewski, rynek, na który wkracza, jest świeży i tak naprawdę wszyscy są na nim po raz pierwszy. Wierzy w swoje nowatorskie i autorskie rozwiązania, jak mówi, nie spotkał podobnych i teraz może wykorzystać swoje szanse. Dlatego uważa, że na uczestnictwie w projekcie jego firma zyska. Przede wszystkim bezpieczeństwo finansowe, tak? I spokojny rozwój. W przeciwieństwie do standardowych procedur, które obowiązują, powiedzmy to, w komercyjnych funduszach inwestycyjnych. Niektóre pomysły powstały wcześniej, a teraz będzie można je rozwijać. Pomysł spółki Crowd Design, czyli portal dla grafików, istnieje od 3 lat, a został stworzony po godzinach w formie hobby, które teraz będzie można przekształcić w coś poważniejszego. Będzie projekt dotyczył usprawnienia komunikacji między grafikami a osobami, które chcą wyszukać zlecenia graficzne. To jest rynek mocno rozproszony, bardzo duży, ponieważ każdy właściwie może zostać grafikiem. Natomiast klienci jako laicy nie za bardzo sobie potrafią poradzić też z komunikacją nazewnictwem, branżowymi jakimiś technicznymi określeniami i chcemy jakby być taką platformą pomocną, pośredniczącą między właśnie w tych kontaktach. Portal nie będzie miał ograniczeń lokalnych, będzie umożliwiał osobiste spotkania grafików z klientami z tego samego regionu, ale został też przygotowany w języku angielskim dla klientów zagranicznych. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego przewiduje kontynuację projektu Akcelerator Innowacji. Fundusz utworzony przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach tego projektu, w ramach którego zainwestowaliśmy, będzie w przyszłości kontynuowany, to znaczy my dokonaliśmy tych inwestycji po to, żeby w przyszłości sprzedać te udziały z zyskiem, a środki odzyskane z tej sprzedaży będziemy dalej inwestowali w innowacyjne przedsięwzięcia, więc tak naprawdę utworzony został taki długoterminowy fundusz, który w długim okresie będzie inwestował w innowacyjne firmy także w przyszłości. Podczas konferencji oprócz prezentacji zwycięskich pomysłów mówiono też o planowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości kierunkach działań, jeśli chodzi o przedsięwzięcia innowacyjne i o tym, jakie innowacje będą najchętniej wspierane w nowej perspektywie dofinansowania unijnego w latach 2014-2020. Miejski Zarząd Budynków wyremontował kolejne mieszkania. Zamieszkają w nich lokatorzy z budynków przeznaczonych do rozbiórki. Tym razem były to mieszkania przy ulicy Mieszka I-16 oraz 11 listopada 33. Koszt remontu mieszkania przy ulicy Mieszka I wyniósł około 26 tysięcy złotych. Za moment będzie dokonywany odbiór prac remontowych. Prac, które swoim zakresem objęły, jak w większości, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych, więc gazowej, elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, wszystkie prace tynkarsko-malarskie i podłogowe. Mieszkanie przekazane zostanie lokatorce jednego z budynków przeznaczonych do rozbiórki przy ulicy Andersa. Jestem bardzo zadowolona, ponieważ jestem synem, także ten metraż w zupełności nam wystarczy, także no jest super. Remont zakończył się także w mieszkaniu przy ulicy 11 listopada 33. Jest to mieszkanie zamienne dla lokatorów, którzy mieszkają w budynku przeznaczonym do rozbiórki, także przy ulicy 11 listopada. Koszt remontu przekroczył 40 tysięcy złotych. Jest to mieszkanie, które się składa z 2 pokoi, kuchni, łazienki. W mieszkaniu tym
Poza typowymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi wykonaliśmy centralne ogrzewanie na gaz, wyprowadziliśmy dodatkowe przewody i spalinowe i wentylacyjne ponad dach, zaaranżowaliśmy właśnie pomieszczenie łazienki, które zostało wykafelkowane i wyposażone w urządzenia i kąpielowe, i w ubikację. W mieszkaniu tym również wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono posadzki. Nowi lokatorzy otrzymali już klucze do nowego mieszkania. Nie kryją zadowolenia z remontu. Ja bardzo się cieszę z tego mieszkania, co otrzymałam. Bardzo ładny jest. Będziemy się dobrze w nim mieszkać. Jestem bardzo zadowolona z tego. Łączny koszt prac remontowych wyniósł ponad 66 tysięcy złotych. Ponad 80 tysięcy złotych dofinansowania na kolejne edycje fanaberii teatralnych i teatralnej dekonstrukcji otrzymał w tym roku Teatr Dramatyczny. Instytucja złożyła w sumie 5 projektów i tylko 2 otrzymały dofinansowanie. W tym roku Teatr Dramatyczny otrzymał dużo mniej pieniędzy niż rok temu, ale jak mówi jego dyrektor Danuta Marosz, jest się z czego cieszyć, bo łatwo nie było. Rozstrzygnięte zostały już wnioski w programach operacyjnych ministra kultury i bardzo się cieszymy, bo wśród tych wniosków i zadań znalazły się 2 naszego teatru. Jeden dotyczy 12. edycji Festiwalu Teatralnego Fanaberie, który zawsze odbywa się w listopadzie, a drugi całorocznego programu edukacyjnego Teatralna Dekonstrukcja, to już 6. edycja. Bardzo się cieszymy z tego pozytywnego dla nas rozstrzygnięcia, bo w tym roku rzeczywiście przesiew był, no, młodzież powiedziałaby, masakrycznym. Jak mówi Marosz, w tym roku bardzo duża liczba wniosków złożonych przez polskie instytucje kultury została odrzucona przez ministerstwo. Nawet na festiwale, które od wielu lat cieszą się renomą wśród widzów. Dyrektor zapowiada odwołanie się w sprawie książki, która miała powstać z okazji jubileuszu. Jeden wniosek dodatkowo, bo złożyliśmy ich aż 5, dodatkowo chcemy poddać odwołaniu. On dotyczy wydawnictwa jubileuszowego. Teatr w tym roku obchodzi 50-lecie, o tym, o czym ciągle przypominamy. I pomyśleliśmy, że z okazji 50 lat warto byłoby przygotować taką rzetelną publikację, nie tylko album taki okazjonalny ze zdjęciami będący naszą laurką. Rozpoczęliśmy przygotowania, żeby takie materiały krytyczne, oceniające, takie materiały przygotowane przez fachowców, przez krytyków, przez dziennikarzy, naukowców mogły się w tym wydawnictwie zdarzyć. Zdaniem Marosz projekt ma pewne szanse, ponieważ został pozytywnie oceniony, choć nie uzyskał dostatecznej liczby punktów. Odwoływać się będzie także Stowarzyszenie Teatralne Szaniawskiego, działającego przy teatrze, w sprawie filmu, który miał dokumentować jubileuszowe wydarzenia. Ten wniosek również otrzymał ponad 50 punktów, ale to za mało, by przyznano na niego pieniądze. Teatr zapowiada także, że złoży prośbę o dotację do Urzędu Marszałkowskiego, bo na zadania, które otrzymał dofinansowanie, potrzebuje 100 tysięcy złotych wkładu własnego. 60 tysięcy na fanaberię, 25 tysięcy na edukację, co powoduje, że fanaberie kosztować będą około 140 tysięcy, a projekt edukacyjny prawie 60 tysięcy. Tegoroczne fanaberie teatralne mają być festiwalem kobiecym. Pojawią się tam wyłącznie sztuki napisane, wyreżyserowane i zagrane przez kobiety. W marcu będzie wiadomo, czy ministerstwo rozpatrzyło pozytywnie oba odwołania w sprawie filmu i w sprawie wydawnictwa. Mówi się o nim, że to najlepszy polski piłkarz, ponieważ tak kopnął ziemię, że kręci się do tej pory. Dzieci w szkołach recytują: wstrzymał słońce, ruszył ziemię, polskiego wydało plemię. Mikołaj Kopernik, bo o nim mowa, jest bohaterem nowej wystawy prezentowanej w Muzeum w Wałbrzychu. Wystawa pod tytułem Z Torunia do Gwiazd nie dotyczy zwycięzcy telewizyjnego talent show, ale wybitnej postaci historycznej, z której możemy być dumni. Polski astronom żyjący na przełomie XV i XVI wieku, dzięki swojemu dziełu o obrotach sfer niebieskich, rozpoczął prawdziwą rewolucję naukową. Wprawdzie jego tezy nie były nowe, bo pojawiły się nawet w starożytnej Grecji, ale to właśnie Kopernik rozpowszechnił teorię heliocentryczną, ostatecznie potwierdzoną dopiero w XVIII wieku. Więcej na temat astronoma dowiedzieć się można na wystawie przygotowanej przez Muzeum Okręgowe w Toruniu i Muzeum w Wałbrzychu. Stwierdziliśmy, że skoro Warszawa ma centrum Kopernika, to my chociaż przez 2 miesiące będziemy mieli Kopernika w centrum. No w centrum Wałbrzycha, bo wystawę poświęconą temu wybitnemu astronomowi prezentujemy w pomieszczeniu, w sali, którą już po raz drugi Muzeum w Wałbrzychu anektuje na potrzeby kultury dzięki wsparciu gminy Wałbrzych. Wystawa skierowana przede wszystkim do dzieci, do młodzieży. Wystawa bardzo edukacyjna w swojej formie, poprzez którą chcemy pokazać
samą postać Mikołaja Kopernika, miejsca i czasy, w których żył i pracował. Ekspozycja zaprojektowana jest z myślą o wnętrzach muzealnych, nasycona zabytkami, prezentuje życie codzienne mieszczan toruńskich drugiej połowy XV i pierwszej połowy XVI wieku, m.in. za pomocą późnośredniowiecznej ceramiki, naczyń klepkowych i monet. Dodatkowym walorem wystawy są specjalne punkty interaktywne, dające możliwość odbiorcom lepszego poznania i zrozumienia tak wybitnej i wszechstronnej postaci, jaką był Mikołaj Kopernik. Są tu niejako wymieszane eksponaty, głównie eksponaty archeologiczne, z taką aranżacją przestrzeni, która no, ma wprowadzić widzów w te czasy i w te miejsca, w których Kopernik żył, pracował. Są tu w postaci takich boksów, stanowisk tematycznych pokazane poszczególne etapy życia Kopernika od jego domu w Toruniu, poprzez studia na uniwersytetach włoskich, no po cały duży dział poświęcony astronomii i samemu odkryciu Kopernika, który to dział jest taki dosyć multimedialny. Oprócz oglądania eksponatów, odwiedzający mogą wziąć udział w zajęciach warsztatowych, na przykład ze średniowiecznej kaligrafii. Mikołaj Kopernik gościć będzie w Wałbrzychu do 15 kwietnia. Wystawę oglądać można w sali przy ulicy 1 Maja 3. Teraz posłuchajmy opinii dziennikarzy z wałbrzyskich redakcji na temat wydarzeń mijającego tygodnia. Władze Wałbrzycha rozpoczynają taką długofalową politykę zmierzającą do zatrzymywania w mieście młodych rodzin, a wyraża się to między innymi kartą dla rodzin wielodzietnych, tak zwaną kartą Rodzina 3+. Oznacza to, że rodziny, które mają troje i więcej dzieci, będą mogły liczyć na liczne ulgi, przywileje, pomoc. Wyraża się to między innymi bezpłatnymi przejazdami dla dzieci z tych rodzin, przejazdami autobusami miejskimi, bezpłatnymi biletami do muzeum, teatru lalek, Akwazdroju, a także, co jest równie ważne, bezpłatnymi podręcznikami dla dzieci z takich rodzin. Uchwała w tej sprawie zostanie podjęta na najbliższych sesjach Rady Miejskiej, część w lutym, część w marcu, prawdopodobnie już w kwietniu pierwsze takie karty zaczną działać. Duże zamieszanie w mijającym tygodniu przyszłości, najprawdopodobniej dla Wałbrzycha, będą miały wydarzenia, które toczyły się w środę i w czwartek w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Tam, mówiąc potocznie, doszło do przetasowania we władzach województwa. Zmienił się marszałek, zmienił się nieco zarząd województwa. To wszystko może sprawić, że Wałbrzych, który przez ostatnie miesiące całkiem nieźle radził sobie z pozyskiwaniem środków, funduszy, pieniędzy, mówiąc wprost, z budżetu województwa, może w przyszłości spotykać większe problemy przy próbie pozyskania kolejnych pieniędzy na kolejne inwestycje. Oby się tak nie stało, trzymam kciuki, by akcje naszego miasta i naszego regionu cały czas były wysoko, jeśli chodzi o władze województwa dolnośląskiego. Był to przegląd najciekawszych informacji ostatniego tygodnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.